Nigdy nie nadużyję waszego zaufania. Dyrektor Karolek zawsze będzie miał na uwadze wasze dobro. Bardzo słusznie. Dziękuję, panie wicedyrektorze. Przejdźmy do konkretów. Kto z was ma powyżej uszu tych obrzydliwych jarzyn, które serwują w naszej stołówce? Ja! A więc od dziś posiłki dostarczać będzie restauracja Szybka Wyżerka. O, nie lubisz tego? Nie. Żegnaj informatyko, witajcie gry komputerowe. Karaoke zamiast lekcji muzyki. Latać jak wiatr. Posłuchajcie nowego hymnu szkoły. Ona huka precz, mamy wolne. Cześć, dzień. Może pójdziemy do nich później? Doskonale. Nie możemy pozwalać na samowolę. Co będzie z naszym autorytetem? Zbawimy się. Proszę. Tak, słucham. Mamy tego dość. Nie nadajesz się na dyrektora. Nachodzicie mnie państwo w moim gabinecie i mówicie mi takie rzeczy, kiedy piję. Więc składam wam propozycję nie do odrzucenia. 12 okrążeń szkolnego boiska zakończone zimnym prysznicem. Albo? Albo zostaniecie po lekcjach. Ile jeszcze mamy tu siedzieć? Nie wiem. Wiesz, czego się dowiedziałem? Jesteś najpopularniejszym dyrektorem. Zgadzam się z tym. Proszę. Podobno chciałeś mnie widzieć. Czy nie zapomniałaś o czymś? Och, podobno pan dyrektor Karolek chciał mnie widzieć. Tak, zrób mnie i Olowi herbatę. Och, widzę, że do reszty ci odbiło. Podoba ci się wysługiwanie Karolkowi? Nie wiem. Wolne. Dobrze. Wiecie, dlaczego was tu wezwałem? Naszą ukochaną, przyjazną szkołę opanowały siły zła. Mój brat, dyrektor Karolek, któremu nie wystarcza niszczenie mojego życia domowego, teraz postanowił rzucić naszą szkołę na kolana. Karolek nadużywa swojego stanowiska, dlatego zdecydowałem się powiedzieć mu nie. Precz z dyrektorem! Jesteście chłopcy ze mną! O, chłopcy... Uznałbym, że jednak nie. A dyrektor Karolek z przykrością dowie się, jakiego ma nielojalnego brata. Pierwszy raz w życiu zostałem po lekcjach. Ile to będzie trwało? Ha! On nie wie. Chcę, żeby pani dyrektor wróciła. A ja chcę odzyskać stanowisko wicedyrektora. A ja chcę się zemścić za poniżenie. Czas odosobnienia dobiegł końca. Telefon! Och, prawdziwy telefon. O, dzwonię ze szkoły, tak? Chodzi o Karolka? Nie. Nie wiem, kto do państwa dzwonił. Jeżeli Karolek nie nadąża za resztą klasy, może warto zadać mu dodatkową pracę domową. O, rozumiem. Zgoda, niech będzie dodatkowa praca. A, dziękuję ci, Olo, i szczerze gratuluję ci awansu. Dziękuję i do widzenia. Dodatkowa praca domowa? Co ty wyprawiasz? Musiałem się ich jakoś pozbyć. Kto tam? A co to jest? Na koniec semestru wystawia się oceny. Proszę to powypełniać, panie dyrektorze Karolku. A, będziesz je wystawiał do matury. Nie będziemy mieć ferii. Nie będziemy mieć ferii. Nie będziemy mieć ferii. Nie będziemy mieć ferii. It's so easy being me. I'm hard-headed.
długo będzie trwał ten bal. Fajny kostium, Karol. Dzięki. Spóźniłeś się. Głupi Damianek aż 5 razy zmieniał kostium. Wszyscy na stanowiska. Wyjątkowo duża frekwencja, nie sądzi pan? Miecio jest w pogotowiu. Olo też jest gotowy. Szybciej! Nie za gorąco ci w tym kostiumie? Ja nie wiem. Chodź! Piękny kostium, Wandziu. Dziękuję, pani dyrektor. Dzieła. Świetne przyjęcie. Poncz jest smakowity. Tak, delicje. O, balony. Wara od balonów, gryzonie, są moje. Dobra, powinno wystarczyć. O, pani dyrektor, szybko! Piotruś mówi, że ktoś jest w schowku sali chemicznej. Niemożliwe, sala jest zamykana. Wiem, powtarzam tylko, co powiedział i... O, proszę. O mój Boże, co tam się stało? To był sygnał. Idziemy. Dyrektor, chyba ktoś tam jest. Halo? Mówi pani dyrektor. Czy tam ktoś jest? Słyszałem krzyk, a potem huk. Dam głowę, że stamtąd. Znajdź pannę Kat Toporską, niech z mojego gabinetu weźmie klucz. Tak, przepani. A może powinienem wziąć te plakaty? Nie, zostawię je w klasie. Pośpiesz się. Tak jest, rozkaz. Dziwne. Klucz powinien być tutaj. Proszę spojrzeć, klucz. Może to ten? Aha. Jak wejdą do schowka, będziemy mogli się wymknąć. Jeszcze nie. Mamy coś do zrobienia. Co się dzieje? Co to jest? Plakat Karolka. Plan się powiódł. Mamy go. Teraz powinnam go zniszczyć. Powinnaś go zniszczyć? Właśnie to powiedziałam. Ale jeśli Karolkowi wydaje się, że zrobię to, co mi kazali, to chyba ma nie po kolei w głowie. Tak. Co? Hałas, który usłyszałaś, musiał dochodzić z przyjęcia. Przepraszam, pani dyrektor. Ale nadal nie rozumiem, skąd tu się wzięła woda. Udało się! So easy being me, I'm Już jesteś, Damianku. Właśnie piekę nowe ciastka dla Karolka. Prosił, żebym w tym tygodniu piekła mu je codziennie. Choć nadal nie rozumiem, jak udaje mu się je zjeść. Ale to samo zdrowie! Mamo,
co chodzi, kochanie? Myślisz, że mogłabyś dać mi przepis na te ciastka? Widzisz, w zasadzie nie ma przeszkód, ale to przepis babci Gertrudy i obiecałam jej, że nigdy nikomu pod żadnym pozorem go nie zdradzę. Bo panna Miodzik pytała, czy może go dostać. Skoro chodzi o tę uroczą pannę Miodzik, to tak, bo ona zdoła dochować tajemnicy. O, dziękuję, mamo. O, już dobrze. Cały czas krzyżowałem palce. Tak naprawdę to nie skłamałem. Jestem pewien, że panna Miodzik bardzo chciałaby mieć ten przepis, gdyby o nim wiedziała. O. Jak krzyżujesz palce, to się nie liczy. Na pewno gdzieś to czytałem. Dziwne. Usłyszę 50 pensów? Co tak skromnie, panie i panowie? Ile wart jest dla was ten niewiarygodnie rzadki, sekretny przepis? Sekretny przepis? Jeden funt i 5 pensów? Daj spokój, chyba żartujesz. Dla wielu zgromadzonych tu osób ten przepis jest wart znacznie więcej. Nie wstydźcie się, śmiało. 20 funtów. Dziękuję uroczej pani z narożnika. 20 funtów. 20 funtów za tajny przepis znany jedynie Damiankowi i jego zapobiegliwej mamie. I ciotecznej prababci Damianka Gertrudzie. A to Robal zniszczy mi mój interes. Damianek! Damianku! Karolku, też przystępujesz do licytacji? Nie, tak! 25 funtów! Oddaj mi go, Damianku! 30 funtów! Daj spokój, Damianku, rób co ci każę! 50 funtów! Oddaj mi go, Damianku! 75 funtów! Oddam ci go, Karolku, ponieważ ja zawsze robię to, co mi każą! Kto da więcej? Kto da więcej? Ja daję 100 funtów! Poszedł sprzedany. Sprzedany Karolkowi za całe 100 funtów. Co? Aż za 100 funtów? Tak, Karolku. Zgodziłeś się zapłacić całe 100 funtów za sekretny przepis naszej mamy. Taką kupę pieniędzy? Za to? O, matko, przynajmniej jest mój. I niczyj więcej. A to co? Czy myślałeś, że jestem aż taki naiwny, żeby nie zrobić sobie kopii, co? Tak, ale... Czy chcesz wiedzieć, co jest tajemniczym składnikiem ciasta? Marchew! Marchew? Chcesz mi wmówić, że cały czas zajadałem się marchwią? Dokładnie, Karolku. Przysmak królików! Karol to królik! A więc ile dacie za ten tajny, sekretny przepis? 40! Daję 40! Marchew? Nie! So easy being me, I'm będziemy potrzebowali... Dobrego zawieszenia. Tak, dobrego zawieszenia. Układu kierowniczego i hamulcowego. I rakiet. Rakiet? W Wielkiej Księdze Gokartów napisano, że dodatkowe wyposażenie może mieć negatywny wpływ na aerodynamikę. I odrzutowe turbo doładowanie. To dobra myśl. I naddźwiękowe mega dopalacze! Tak, naddźwiękowe mega dopalacze! Super! Trzeba nam części! O, czołem! Czołem!
Co was sprowadza? Chcemy poszperać. Byliśmy tu pierwsi. My byliśmy pierwsi. Nie martw się, nie będziesz ich potrzebował. O, no dobrze. Tato? Dobrze wykonana robota. Jest strasznie twardy. Potrzebujesz mniejszej przyczepności i większej mocy. Badaj, robalu. Nie bądź koszmarny. Jakieś pomysły? Tak. Potrzebujemy skrzydeł. Skrzydeł? Tak, jak u wróżki. Nie ma mowy. Już jest, już jest. Teraz na pewno wygram. Moja córka zawsze wygrywa. Kupiliście go w sklepie. To oszustwo. Nie, zazdrościsz mi. Mój go-kart ma silnik, układ kierowniczy ze wspomaganiem, elektryczne szyby, podgrzewane siedzenie. Wymieniać dalej? Nie musisz. Ty oszustko. Ha! Oszukują przegrani, a ja jestem zwycięszczynią. Przypomnij, co mówiłeś o skrzydłach.